Olivea. O, czekaj, co tam powiedzieli? Czy pozdrowisz moją kobietę Katarzynę, która choruje na COVID-a? Ty kurwo, znaczy... Mówiłem oczywiście do bakterii zębowej, kurwo. A Katarzynę pozdrowię. Jeszcze raz, co tam, co to było? Katarzyna choruje na COVID-a. Katarzyno chorująca na COVID-a. Właśnie rozpierdalamy bakterie, które cię rozpierdalają, więc nie martw się, wszystko będzie dobrze. O! To są... Słuchajcie, to jest taka metafora trochę ta gra. Kocham Belmondziaka. Tak właśnie róbcie, ja bardzo dobrze robicie. Zakopują ją do szyi i słuchajcie, potem podbiega z zony, dorzucę jeszcze jedną karteczkę do tego słoja, wypada Leksio, rozwija karteczkę i zapinaj w mordę osobę zakopaną, tam wiecie, po szyję ten. I kurwa, typiara nie może się ruszać, tylko wystaje jej głowa, a chłop ją... Deep Throat'a jej wali. Chciałbym to zobaczyć, Niskim facetem, ale to tylko dlatego, bo wszystkie centymetry wpakowałem tutaj. Okej, okej. Goddamn, bro. Podziękuję. Ta, podziękuję, a tak, bo ona się wstydzi na filmie przyznać, a tak to by brała to mięso do mordy i by kurwa... I wiesz co, jak tak wszedłem, zobaczyłem, jak jesteś ładnie ubrana, ale myślę, że... Ja już swoje żyję, ja już też się nagrałem na tym Tinderze, czy na Bado. Plan jest prosty. Każdej klikasz serduszko i ćwiczysz gadkę, i jakieś podchody. Pięknie wyglądasz. Ja pierdolę, ona od razu myśli, że ty masz pizdę. Musisz to nie wiesz. Siema. Jebanie. To bardziej działa, No nie wiem, jest... No musisz coś wymyślić. Ja co bym powiedział? Siema, suszko. Ogólnie to nie chcę mieć z tą związku, ale bym cię wyjebał. Ona wtedy mówi, o, lubię takich bandytów. Niestety, no. Bo nie mam w ogóle jak oceniać tego. No dobra, no to w takim razie... Słuchaj mnie. Jak ktoś ma taką ogromną kasę, to on mówi... To każdy jest w stanie rzucić wszystko, żeby z nim pracować i coś stworzyć. Więc jak ja powiem, słuchaj, Elon Musk, zbijamy pionę. Dzisiaj wypierdalamy Plutona na sukę. A on mówi, dobra, dawaj kurwa Saturna albo Jowisza. Ja mówię, spoko. I on jest, on już zna takich ludzi, on już wie, kogo ma zatrudnić, żeby skonstruować taką kurwa jakąś bombę, czy chuj wie co, żeby faktycznie tą planetę usunąć. Rozumiesz? Wszystko przed nami. Mefedroniarz, dziękuję bardzo za subskrypcję. Zony, kocham cię, ty kurwo jebana pierdol... No wiem, Pluton to nie planeta, wyjebali ją tam kurwa z 20 lat temu, jest teraz gwiazdą. Ale co, gwiazdy sobie nie mogę też wyjebać? No może na testa niech to będzie gwiazda, a nie planeta. My tam jakieś inne układy, czy kurwa, jak ktoś tam mówi, obserwujemy, nie? Nas też ktoś na pewno obserwuje. Oni mówią, dobra, te pizdy z tej ziemi, zobaczcie, kurwa, siedzą na chuju i wysyłają jakąś rakietę raz na jakiś czas. Nie, musimy to jakby zmienić. Dlatego ja teraz podejmuję współpracę z Elonem Muskiem i natchnę go do tego, żeby wypierdolił Marsa. Rozumiecie to? Hipoklotes. Ale będą dymy niedługo. Złotych. Dawaj ten filmik wlaczaj Urban Free Redigives. Ale będą dymy niedługo. No nie wiem, widzowie, no nie chcielibyście takiej katastrofy, że na przykład wysadzają księżyc bombą atomową. Hipoklotes. Coś fajnego by się działo. 5 złotych. Zobacz filmik Fabio Wimber Urban Free Redigives. Hipoklotes, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to zobaczyć. Widzowie, zobaczyć to, czy nie? Słuchajcie, wysadzają bombą atomową księżyc i wtedy może inne życie w tym całym wszechświecie zainteresowałoby się tym, co się dzieje,
bo by zobaczyli, że ten księżyc wybuchł i zaczęłaby się jakaś kurwa wojna taka międzygalaktyczna. I dlatego uważam, że wyjebanie księżyca bombą atomową to jest pierwszy krok do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Kurwa. By nas nie było. A co księżyc ma do naszego życia? No bo ja nie wiem, no nie uważałem na lekcjach, kurwa. Nie miałem jakiejś astronomii. Kurwa. Jednak nawet mimo zbieżnych imion rozróżniamy ludzi. O, nie my, planeta Karłowata. Czemu to się dzieje? Dobra. Głównie dlatego, że Pluton. Wiecie, kim jest dla mnie Pluton? Cfelem, kurwa. Ja go zaraz usuwam. Śmiecia z Układu Słonecznego. Ty kurwo, Plutonie jebany. To co, Pluton czy Jowisz? Plutona, bo mnie wkurwił Karłowata planeta. Pomysł na biznes? Czekaj, bo właśnie widz mi jakiś do mnie napisał. Dzięki Maciek za ten pomysł z milionem. Właśnie 3 osoby mi wysłały milion na konto. Podzielę się z tobą za to, że jesteś pomysłodawcą takich błyskotliwych rzeczy. O, fajnie. Bill Gates wpłacił 5 zł. Hello i will help you with rozpierdalaing some planet. Thank you Bill Gates, nic się nie zmieniło. Snoop wpłacił 10 zł. Kurwa, czemu też maty jebane zaczynają zdanie od jakby nowa kurwa okej. Jakby mam 2 IQ i jestem normikiem jebanym spoko. Jakby chuj mi w dupę. Dziękuję Snoop Dogg za dyszkę. Rozmienię, już nie musisz, Marcinek masz. Sachi wpłacił 5 zł. Dałby smu do wypicia tą spermę i jeszcze by zgadł. Dziękuję bardzo. Smakuje mi ocet, panie. To smakuje mi jak taka woda z galarety czy czegoś. Z grzybków. Ojejku. Nie. To jest dokładnie... Ale to i tak jest. Siema. Hazel 57, dziękuję za 10 miesiąc. Siema. Kto to jest ten Kevin, kurwa? Ach, chuj mu w pizdę. Jakiś śmieć na botach, kurwa, rajduje, żeby go pozdrowić. Jebać cię, kurwo. Tyle ci powiem. Ile zarabiasz miesięcznie? Na streamowaniu. O, ciężko, muszę dokładać do biznesu. 51 zł będzie. Ach, na minutę, no tak. Nie no, no co mam wam ukrywać? Do garażu latarkę mi potrzymać, a nie kurwa internety robisz, mój synusie, patusie. O, dlaczego? Kochani, Natalia. Dobrze, już wraca. Natalia Nadsukacz Marczyk. No, ale właśnie ja teraz nie wiem, czy mam wziąć wyzwanie, czy pytanie, bo były same wyzwania i się powoli kończą. Co mam wziąć, pytanie czy wyzwanie? Pytanie. Najgorszy aktor w teamie to? Jaki